Cześć, dzisiaj odpowiem Ci na pytanie, jakie dokumenty oprócz zwolnienia lekarskiego potrzebne są do ZUS-u, aby otrzymać zasiłek po ustaniu zatrudnienia, oczywiście zapytanie internauty. Witam, wybieram się do ZUS-u zanieść L4. Uzbierałem już ponad 30 dni, bo chodzi tutaj o zwolnienie L4 po ustaniu zatrudnienia. Wszelkie warunki wstępne spełniłem, no ale co mi jest potrzebne oprócz ponad 30 dni L4. Załatwiłem sobie z byłego zakładu pracy zaświadczenie płatnika składek. Czy coś jeszcze jest do tego ZUS-u potrzebne? No, nie jestem tutaj ekspertem w tej dziedzinie, natomiast, no tak szczerze mówiąc, nie korzystałem nigdy ze zwolnień po ustaniu zatrudnienia osobiście. Natomiast o ile orientuję się, to potrzebne są po prostu te zwolnienia lekarskie, zaświadczenie płatnika składek oraz kserokopia świadectwa pracy. No, zdecydowanie tutaj dokumentem podstawowym stanowiącym podstawę do wypłaty tego zasiłku chorobowego jest właśnie zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS-ZLA i należy też pamiętać, aby była ciągłość zwolnienia. Oczywiście, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek. Wystawia je się na takim druku ZUS-Z3, jeżeli chodzi o pracowników. Jeżeli chodzi o innych, jest tam jakiś inny druk, ale druk ZUS-Z3 dla pracowników. No i dodatkowo do wypłaty przez ZUS zasiłku za okres po ustaniu zatrudnienia, ta osoba, czyli Ty, jeżeli występujesz o zasiłek, składasz oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej. Jest to troszeczkę tam dłuższa formułka, ale generalnie składa się to na druku ZUS-Z10 i najlepiej, tak szczerze mówiąc, pójść do tego ZUS-u, do działu zasiłków czy do działu informacyjnego i się dokładnie zapytać. Natomiast jeżeli masz jakieś ciekawe informacje, jakie dokumenty są wymagane dla ZUS-u, spotkałeś się z jakąś nietypową sytuacją, powiedzmy chorowałeś za granicą, a nagle masz jakieś zwolnienie, które chcesz od zagranicznego lekarza, które chcesz przedstawić w kraju, możesz oczywiście skomentować to wideo tutaj poniżej, natomiast więcej podobnych informacji znajdziesz tutaj na mojej stronie www.zwolnienielekarskie.pl. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.